Młodzieżowy Dom Kultury imienia Władysława Broniewskiego w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 7 zaprasza na spotkanie. W tym odcinku podcastu spotkamy się z pracownią ceramiki w Młodzieżowym Domu Kultury i z panią Katarzyną Świder-Kędzior oraz z panią Agnieszką Lepianką-Pawlikowską. Pani Katarzyna Świder-Kędzior jest absolwentką Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2000 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Norberta Witka. W latach 1999-2000 studiowała w Pedagogischen Akademie in Graz, stypendium Sokrates Erasmus. Po studiach pracowała jako grafik oraz nauczyciel plastyki i projektowania graficznego. W kolejnych latach ukończyła kursy kwalifikacyjne: ceramika w edukacji artystycznej i terapii, kurs pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Obecnie zajmuje się grafiką użytkową i artystyczną, ceramiką oraz działalnością edukacyjną w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Władysława Broniewskiego. Od 2015 roku prowadzi tu pracownię ceramiczną Krakle oraz warsztaty komunikacji wizualnej. Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej dwukrotnie otrzymała nagrodę burmistrza dzielnicy Śródmieście. Jest pedagogiem z wyboru i zamiłowania, ale gdy tylko ma czas, rzeźbi, lepi, maluje i podróżuje. Ceramika jest według niej doskonałą przestrzenią spotkania. Glina to niezwykle wdzięczny materiał, nie tylko poprawia zdolności manualne, ale poprzez proces tworzenia zwiększa samoocenę, zbliża ludzi i pozwala im wyrazić siebie. To przestrzeń, w której każdy może odnieść sukces. Gościem odcinka jest również pani Agnieszka Lepianka-Pawlikowska. Jest ceramikiem, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Wydziału Filozofii, kierunek Ekologia Człowieka i Bioetyka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie wielokulturowości na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka konkursu na najlepsze prace magisterskie 2000 roku pod tytułem Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Animatorka kultury, ilustratorka, koordynatorka młodzieżowych projektów międzynarodowych, autorka programów edukacyjno-społecznych. Tworzy dekoracje do przedstawień dla dzieci, kreuje graficznie i merytorycznie gry interaktywne. Przez 4 lata była koordynatorem warszawskiego programu edukacji kulturalnej w Śródmieściu. Od wielu lat pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury na Łazienkowskiej. Współpracuje z Fundacją Edukacji Międzykulturowej. Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej w 2010 roku otrzymała nagrodę burmistrza dzielnicy Śródmieście. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Galeria Młodych Twórców, a właściwie Galeria Łazienkowska. No, zmienia się w każdym razie ten nasz podcast, ta nasza audycja i dzisiaj nie będziemy rozmawiać z twórcami, którzy wystawiają swoje prace w Galerii Młodych Twórców, tutaj na WMDK na Łazienkowskiej, ale będziemy rozmawiać z paniami, które tworzą pracownię ceramiki w Młodzieżowym Domu Kultury. Pani Katarzyna Świder-Kędzior, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Agnieszka Lepianka-Pawlikowska. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, od kiedy tutaj ta pracownia funkcjonuje w Młodzieżowym Domu Kultury? Pracownia w Młodzieżowym Domu Kultury funkcjonuje od przeszło 7 lat. Czyli od 2014? A może nawet od 8? A może nawet od 8? Chyba tak. Od 8. Już się kończył szmat czasu. Tak. Czyli 2013 rok powstała. Mhm. Tak, tylko może nie była to jeszcze pracownia ceramiki, tylko zajęcia, były to zajęcia, które były elementy właśnie zajęć ceramicznych, były wprowadzone do zajęć plastycznych. Aha, no bo to się wiąże przecież. Mhm. I dopiero później powstała pracownia taka już odrębna i wtedy właśnie też odrębne zajęcia z ceramiki.
No ja często obserwuję tutaj, jak wchodzę do Młodzieżowego Domu Kultury, wystawę, znaczy często, czasem się zdarza, że tak. jest taka wystawa, nawet czasem można coś kupić przed świętami, tak, na jakieś cele nasze. Charytatywne jest przeznaczone, są te pieniądze. Tak. Bardzo ciekawie to wygląda, ale właśnie chciałbym dowiedzieć się, bo pani są dwie i są dwie jak gdyby grupy, tak? Takie główne, rozumiem, tak? Dwie pracownie. Dwie pracownie. Są. Dwie pracownie w tej jednej pracowni. Tak, tak, bo przez 7 lat, a może 6, ja prowadziłam tylko pracownię i nazywała Czyli pani się, Katarzyna. Tak, pracownia ceramiki Krakle, a od ubiegłego roku dołączyła do nas pani Agnieszka i prowadzi swoją pracownię, znaczy no właśnie swoje zajęcia. Tak, pod hasłem, tak, właśnie. Bo wcześniej, no tak się wydarzyło, że nawet nie myślałam o tym, że będę prowadzić ceramikę w MDK-u, ale Kasia musiała przez rok być poza MDK-iem, więc ją zastąpiłam 2 lata temu i pierwszy rok to była takie zastępstwo, a później się okazało, że założę swoją pracownię, no i jest pracownia Lepikoland. Mhm. Czyli jest duże zainteresowanie z tego wniosek. Tak, tak. W dzisiejszych czasach ceramika jest bardzo modna. No tak, bo to nie jest komputer, to nie jest właśnie. Telewizor, to nie jest telefon, tylko coś takiego namacalnego, dosłownie namacalnego. No, pozwala prawda? Się skoncentrować, wyciszyć i sprawia bardzo dużo frajdy. No. Dlatego, że jest dla każdego, ponieważ każdy znajdzie jakąś taką płaszczyznę, gdzie osiągnie sukces, ponieważ ceramika jest i użytkowa, i artystyczna, więc talerzyk każdy jest w stanie zrobić. No właśnie, co można zrobić w takiej pracowni? Talerzyk? Co jeszcze? Talerzyk. Właśnie, naczynia użytkowe. Czyli właśnie talerzyki, kubki, miseczki. Dzbanuszki, co po niektóre tak. grupy robią przepiękne. Czyli na takim tak. kole się obraca nogami. Na kole też jest to taka część, którą prowadzi Kasia w sumie z takimi już trochę bardziej zaawansowanymi grupami. No, sprawia to dużo frajdy, acz jest to na początku bardzo trudne. Obracanie tym kołem, tak, i trzymanie Na szczęście mamy takie... Co się obraca samo elektryczne, jak się włączy. Tak, żeby wyszło to, co chcemy podczas pracy, to trzeba wiele godzin rzeczywiście takich ćwiczeń. Wydaje się, że to, jak pewnie. Się ogląda, że to jest takie łatwe. No to ładnie wygląda, tak, jak już ktoś umie. Tak, jak ktoś nie umie, to A jak to ktoś nie umie, to powstają rzeźby. Tak, na ścianach. Aż tak? Zdarza. Czasem tak. A kto może się zapisać do tej, w jakich grupach wiekowych to jest robione i też chyba są grupy zaawansowania, prawda? Tak, tak. Agnieszka... Może Agnieszka tutaj ze swojej grupie? Tak, bo ja mam krócej, ponieważ no, w tym roku miałam jedną grupę. No, to wiąże się przede wszystkim też z tym, że trzeba zacząć jakoś od początku, żeby i dzieci przyzwyczaiły się do osoby prowadzącej, żeby było takie poczucie też bezpieczeństwa, bo to nie jest tak, że robię rysunek i wychodzę, tylko jednak ceramika jest... No, dosyć długim procesem, bo oprócz tego, że najpierw się coś tworzy, lepi z gliny, później to wymaga czasu, żeby wyschło, czasem bardzo długo, bo to i kilka tygodni, w zależności od tego, jak to jest duże. Później trzeba to wypalić, później to jeszcze pomalować, a inaczej położyć szkliwo, czy parę wypałów to wymaga, więc jeżeli mamy zaufanie, że dbamy o swoje prace i o nauczyciela, że wesprze, żeby praca, z pracą się nic złego nie stało, bo różne niebezpieczeństwa czekają na drodze młodego ceramika, to wtedy no jest większe zaufanie też nawzajem, też dzieci sobie tak później ładnie już zaczynają pomagać, zaczyna być bardziej harmonijnie. Ten pierwszy rok jest zazwyczaj taki najtrudniejszy, bo się ludzie poznają. No i też trzeba sprawdzić, czy to komuś pasuje, tak? Tak, czy to jest, czy tak, jest to się prawda. W stanie tym znaleźć. Niektórzy przychodzą, inni odchodzą, ale to wiadomo, że jeden woli komputery, drugi woli malować. No to jest takie życie, gdybyśmy byli zainteresowani tylko jedną dziedziną, to wszyscy by robili jedno. No tak. Byliby ceramikami. Tak. No dobrze, ale od jakiego wieku można się zapisywać tutaj? Ja prowadzę taką grupę od 6 lat. Od 6 roku życia? Od 6 roku życia. No i
teraz ona już będzie nieco bardziej zaawansowana. Natomiast jeszcze w Miasteczku Przyrody MDK będzie prowadzona też taka grupa dla, w sumie dla małych dzieci już w wieku przedszkolnym, też od 6 roku życia. Glinianki lepianki. I tam będziemy robić ceramikę nieco pod innym kątem, bo przecież glina to nie tylko sztuki piękne i garnuszki, ale też bardziej taki aspekt użytkowy związany z, bardziej z przyrodą, z naturą. To jest po prostu robienie lepianek. A co to jest lepianka? No to jest... Mieszka. Tak, to jestem ja. A tak się lepikoland, tak? Lepikoland. To jest taka początkowa architektura. Aha, czyli taka... Która do tej pory jest całkiem funkcjonalna. Nawet w nowoczesnej architekturze są nurty robienia lepianek, bo one są oddychające i zdrowe. No tak, ale to takie duże, normalne pomieszczenia, tak? To są po prostu domy. Domy jednorodzinne, ale też widziałam piętrowe. No tak, słyszałem o tym powrocie do natury, że ze słomy i z gliny się robi ściany, no, prawda? Plusy i minusy, ale jak ktoś ma działkę i chciałby spróbować, to zachęcam. Zachęcamy do zrobienia małego szałasiku obklejonego gliną, jak dzieci nie mają co robić, a w pobliżu jest jakaś ziemia gliniasta. Tak, to można je zatrudnić do robienia szałasu i obklejania gliną. Może z tego wyjdzie lepianka. No bo tak to się, tak, tak to powstawało chyba, prawda? Jak gdzieś na była glina, tak. No to się z gliny robiło lepianki. No Masajowie nadal robią, Afryka częściowo, też nawet meczety powstają. W niektórych częściach Afryki właśnie ze stelaży drewnianych i z gliny. I to jest całkiem duże. Tylko, że trzeba nad tym cały czas nieustannie pracować. No ale tego się nie da wypalić, tego się nie da. No właśnie, w naszym klimacie, prawda? No ktoś w końcu podotyków wpadli na to, że będą robić na dużą skalę klocki gliniane wypalane i z tego powstała cegła. Tak. Jak się wypali, no teraz, to już jest teraz używa to się, już jest wtedy dopiero ceramika. Teraz używa się kubków po kawie na przykład do tworzenia cegieł podobno. I z tego się, z takich materiałów właśnie odpadowych tworzy się cegły. To bardzo ciekawe też zagadnienie. No ale dobrze, to przychodzi taki sześciolatek, powiedzmy tak, jeszcze to musi być w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czy nie? Nie, no w przedszkolu, mnie można zacząć od przedszkola, bo jakoś tak lubię dzieci w tym wieku bardzo, więc... Można. Więc się zdecydowałam tak, że... I co że taki młody człowiek musi ze sobą wziąć? Tornister? Kredki? Nie. Nie no, zazwyczaj wszystko mamy w pracowni, a czy oczywiście... Sprawa rozbija się też w pewnym sensie o materiały przy naszych zajęciach ceramicznych, dlatego że jednak wszystko jest bardzo drogie. To, czego używamy do ceramiki, o ile zajęcia przyrodnicze, to potrzebujemy krajobrazu i przyrody, o tyle zajęcia ceramiczne bez dobrze urobionej gliny, którą można kupić za spore pieniądze w specjalnych sklepach. Farby, szkliwa, angoby i mnóstwo narzędzi, które są niezbędne do tego, żeby tworzyć ceramikę w sposób taki, który my lubimy. No, tak żeby nam to przynosiło dużo satysfakcji, no, wymaga bardzo dużo nakładów finansowych. Tak, ale więc... dobrze, ale jak przyjdzie taki młody człowiek, to te ręce mu wystarczą na początek, nie? Na początek tak. Na początek tak, ale później, będzie mógł zrobić. Ale on przychodzi, on chce już od razu robić no tak, duże. Piękne rzeczy i... Na początku jest rozczarowanie, że to tak łatwo nie wychodzi. Co, miseczka talerzyk, jest trudna. Miseczka. I zazwyczaj z miseczki się robi talerzyk, ale niektórym się udaje miseczka, a później to już idzie. Zresztą Kasia tutaj na początku, jak zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że ja też będę prowadzić zajęcia ceramiczne, to mówi, kochana, to wcale nie jest takie proste. Zobaczysz, ile to nakładów pracy wymaga. I to prawda. Że to jednak ceramika to nie jest tak, że ktoś coś powie, tylko po prostu trzeba wszystko przeżyć, zrobić dotknąć. I doświadczyć. Tutaj no tak, bo to jest taka materia zupełnie inna, trójwymiarowa przede wszystkim, to rzeźba jest właściwie, prawda? To jest prawie rzeźbienie. Tak, a w miarę jak jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, to stopień trudności prac, które powstają, jest większy.
bo ja mam trzy grupy i jedna jest właśnie podstawowa od 7 roku życia, no wzwyż, dokąd Młodzieżowy Dom Kultury pozwala. I mam przez to, pozwala chyba dosyć długo, nie? Ale tak się wykruszają pewnie już nastolatki. No właśnie, bardzo się cieszę, bo udało mi się wypracować grupę młodzieżową i to są najczęściej osoby, które już wiele lat do mnie uczęszczają na zajęcia i bardzo się cieszę, bo to jest zupełnie inna już praca, bardziej taka projektowa i ta ceramika też jest tak, no już wydaje mi się, że tak bardziej artystyczna, bo robimy już właśnie rzeźby, próbujemy robić projekty takie designerskie, więc bardzo się cieszę, bo młodsi, którzy przychodzą na właśnie wcześniejsze grupy, na podstawową, średnio zaawansowaną, mają kontakt z takimi pracami, bo widzą, co powstaje i one się też w ten sposób uczą. No tak. Właśnie poprzez patrzenie. Mhm. Ale nie uczestniczą razem w zajęciach? Nie, razem nie, bo to jest zbyt duża jakby różnica. W grupie zaawansowanej młodzież już tak bardziej indywidualnie pracuje i można sobie na to pozwolić, bo jest bardziej samodzielna. Natomiast grupa podstawowa, to ja mam, no wymyśliłam coś takiego, że żeby nauczyć się różnych technik lepienia, kształtowania i zdobienia, to mamy narzucony temat i wtedy uczę ich właśnie tych technik. Wtedy jest łatwiej ogarnąć właśnie taką dosyć dużą grupę dzieci, ale też są takie zajęcia, kiedy jest temat dowolny i wtedy właśnie tworzą to, na co mają ochotę, tak jak potrafią i właśnie tak to wygląda. Więc nie mogliby razem pracować, bo... Ale czy do tych grup początkujących też docierają nastolatki, jakieś takie starsze dzieci? Tak, zapisują się, bo jak pierwszy raz, bo mamy oczywiście przygotowany taki opis zajęć, kogo zapraszamy na poszczególne zajęcia, więc zapisują się, ale bardzo często, nawet w połowie roku, no taki progres wykonują, że zostają przepisane do średnio zaawansowanej, a czasem nawet od razu do właśnie zaawansowanej. No bo to są łatwe dla nich rzeczy, tak? Tak, tak. Tak. Manualnie, bo właśnie to chodzi. Już są manualnie lepiej wykształceni. Dobrze, ale w takim razie, bo chyba w pracowni ceramiki to ważna jest wielkość tego pieca, który wypala, prawda? To tak, musi tak być, im większy, tym większe rzeźby można wypalić, prawda? Jakiej wielkości tutaj u nas jest my ten mamy piec? 100 litrów. 100 litrów. Tak, aha. Wysokość, szerokość jakoś jest określane, czy po prostu w litrach? No, się... to tak na oko. To jest piec kręgowy, czyli taki okrągły, wkładane są prace od góry. Od góry. To też w pewnym sensie troszeczkę... Wiadro to jest 10 litrów, prawda? Więc można sobie wyobrazić, że to jest 10 wiader, czyli całkiem sporo chyba. Tak. Choć na nasze warunki, no nam piec jeden już przestał starczać. Tak, zaczął się psuć. Właśnie mamy piec po remoncie. I teraz no, bardzo się cieszymy, bo Rada Rodziców zdecydowała, że będzie zakupiony nowy piec ze względu na to, że jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży właśnie ceramiką. No i to nam daje nowe możliwości, bo awaria pieca to, no, to nie powstanie ceramika, prawda? Tylko sobie będziemy lepić z ziemi i potem wszystko to ulegnie degradacji. No dobrze, ale czy są potrzebne jakieś specjalne predyspozycje? No bo dwie ręce to każdy ma. Widzi, trójwymiarowo potrafi coś lepić. Pewnie cierpliwość jest wymagana, tak, bardzo. Prawda? Tak, my właśnie... Bo tak jak pani mówiła, ten proces nie jest taki szybki, że narysujemy coś i już gotowe, tak, ewentualnie tak, coś pokolorujemy jeszcze potem, tylko że to jest proces, który trwa tygodniami czasem, tak? Tak. No tygodniami to może... Chociaż zdarzało no, się rzeczywiście. Zdarza się. Tak. Miałam ucznia, który tworzył czajnik razem z sześcioma kubeczkami do tego, taki cały zestaw i rzeczywiście 2 miesiące nad tym pracował.
No i pięknie wszystko wyszło, tak. Bardzo się cieszył, sprezentował. No a potem po jakimś czasie się okazało, że się rozbił. Także naprawdę ceramika uczy pokory, bo na każdym, zawsze to powtarzamy, że na każdym etapie procesu powstawania może coś się wydarzyć. Może nam właśnie wybuchnąć w piecu, tak. Jeśli coś było niedosuszone, albo jakieś pęcherzyki powietrza w środku się zamknęły. Albo przykleić do pieca. Właśnie przykleić do pieca, jeśli za dużo szkliwa nałożymy i wtedy, no, jeśli samo nie odejdzie, to trzeba młotkiem. No, tak. Trzeba zacząć robić od początku. Nas też uczy pokory. Jak duża jest taka grupa jedna? Znaczy podczas zajęć, nie wiem, od 16 do 19, ile to trwają te zajęcia? Do pandemii 16 osób, także to jest naprawdę bardzo duża ilość osób na zajęciach. Przez pandemię dzieliliśmy grupę na pół i okazało się, że no naprawdę to jest chyba nasz cel, żeby grupy dzielić. Mają wtedy troszeczkę krótsze zajęcia, ale jesteśmy w stanie tak indywidualnie podejść do każdego, bo przy 16 w jednej właśnie sali, kiedy jeśli wszyscy robią to samo, to jeszcze jest wszystko w porządku. Natomiast jak właśnie już tak w grupie średnio zaawansowanej dzieci robią różne rzeczy, w różnych technikach, inne narzędzia są potrzebne. Zawsze pytają, bo zawsze oczywiście jest praca z korektą i no w związku z tym mamy takie właśnie plany. Wnioski i plany, że będziemy właśnie dzielić na ośmioosobowe. Ośmioosobowe. Ile trwają takie zajęcia jedne? Dla tych sześciolatków była... najpierw na przykład? Dla sześciolatków tak około 45 minut, nigdy się z tym nie wyrabiamy, bo zawsze później trzeba sprzątnąć, więc... Bo to jeszcze sporo sprzątania jest. Tak koło godziny. Tak szczerze mówiąc koło godziny, bo... Godzina 15 to jest taki... To jest dobry czas dla młodszych dzieci, godzina 15, bo jest czas przygotowania miejsca, czas zrobienia pracy i czas posprzątania po sobie. To jest dosyć czasochłonne, więc godzina 15 to jest akurat, ale czym człowiek starszy i tym, czym bardziej chce robić, tym ten czas powinien być nieco dłuższy, bo wchodzenie na, no, jak już jest ktoś dojrzały, wchodzenie do pracowni na półtorej godziny to jest bardzo mało. Bo jak to się staje taką pasją, to czas szybko mija, tak? Sam cykl tworzenia... No i stopień trudności, prawda? Tak, bo miseczkę zrobimy szybko, ale dzbanek to już nie. I dlatego na przykład ja w grupie zaawansowanej pozwoliłam sobie na zwiększenie ilości czasu i w tym roku grupa zaawansowana miała 2 godziny, ale efekt można zobaczyć na Facebooku, bo cyklicznie właśnie umieszczam, mamy taką tak zwaną galerię prac i umieszczam pracę dzieci i młodzieży i można zobaczyć, że jakie są efekty. Czyli na naszym Facebooku, tak? Młodzieżowego Domu Kultury. Znaczy każda z naszych pracowni ma swojego Facebooka, ale zazwyczaj bywa tak, że i również na MDK-owskim jest to u... Niektóre posty są pojawiają się. Tak, no jest przenoszone. A jak znaleźć te wasze strony specjalistyczne? Moja strona nazywa się Pracownia Krakle Galeria Prac. Przez K normalnie pisane, Krakle. Tak. To jest taki rodzaj szkliwa, które tak się pęka. No właśnie, pęka. Tak miałem zapytać. czyli taki rustykalny styl, taki trochę... No tak, można tak powiedzieć, że... Także taki na starocie takie to wygląda potem, tak? To zależy, bo jak jest białe szkliwo i pęka, i jest taka technika, że można potem pomalować właśnie takie szkliwo popękane czarnym tuszem i zetrzeć, wtedy w te rowki wchodzi czarny kolor, no to nie wiem, jeśli się komuś skojarzy, że to jest rustykalne, to tak, a jeśli nie, to po prostu ciekawa technika zdobienia. No, a pani grupa? Pracownia Ceramiki Lepikoland. No to łatwo znaleźć też. Tak. Dobrze, czyli co, można się zapisywać, czy już pełno jest w tej chwili, jak to jest?
No właśnie, ta procedura zapisywania jest tak dla mnie skomplikowana. Ja tęsknię za czasami, kiedy uczeń przychodził do, po prostu do placówki i razem z rodzicem i się zapisywał i wiadomo było, ile jest miejsc pustych, wolnych. I to tak szło bardzo szybko, natomiast teraz zapisy zaczynają się już w maju. Mimo że nie są jeszcze podane dokładnie dni, w których zajęcia będą, no staramy się nie zmieniać właśnie, żeby rodzice nie mieli szoku potem. I dzieci, które uczęszczają na zajęcia, mogą, mają pierwszeństwo, to są tak zwane dzieci, które kontynuują i one pierwsze się zapisują, a potem na wolne miejsca mogą się zapisać w późniejszym czasie właśnie już wszyscy, aczkolwiek jak to system elektroniczny, są pewne kryteria, pewne punkty się dostaje i no nie jest to takie łatwe jak kiedyś. Bo zainteresowanie rośnie, tak? Tak, tak, duże. Jest duże. Czyli co, niedługo będzie trzecia pracownia, rozumiem. Nie zmieścimy się. No tak. To też nie jest z gumy. Trochę mało tutaj mieścimy, więc zdecydowałam się, żeby właśnie część, no, część ciężaru tej drugiej pracowni przenieść do miasteczka przyrody. Także no, umieściłam szyld po drugiej stronie trasy łazienkowskiej, jest to nasze miasteczko i tam też będą zajęcia. Troszeczkę bardziej nastawione na przyrodę i czyli taką ekologię też, tak? Trochę z ekologią związane, ale może też bardziej z naszą kulturą, z naszą obrzędowością, tak żeby czas, kiedy jest piękna pogoda, jednak małe dzieci mogły spożytkować w terenie, robiąc coś manualnie, poznając naturę, też kulturę, bo dookoła mamy parki i łazienki, też może zrobimy sobie wyjście, bo to też architektura, też tam jest bardzo dużo rzeźb. Przepraszam, tak. Agnieszko, powiedz, że mamy ogród po prostu na łazienki, tak. Znaczy na fabrycznej. Bo mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, bo ja wiem. Mamy ogród z oczkiem wodnym, także jest tam dużo miejsca do zabawy, do wybiegania się, też można tam coś sadzić. No można zrobić szałas, liczę na to, że powstanie lepianka, a jak będzie gorsza pogoda, to po prostu pójdziemy do sali i tam już się zajmiemy ceramiką, no taką typowo pracownianą, lub też jeżeli na przykład będzie czas wypieku pierników, no to przynosimy piecyk i wypalamy pierniczki tym razem. I glazurowane będą, tak? I mogą być glazurowane. No, mam już doświadczenie, że dzieci bardzo to lubią i pierniki wychodzą rewelacyjne. Sami robią. Nie są tak twarde jak ceramika. Chociaż jak na piernik przystało, powinien być twardy. No po jakimś czasie na pewno. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Agnieszka Lepionka-Pawlikowska i dziękuję. Pani Katarzyna Świder-Kędzior. Dziękuję pięknie. Były moimi gościniami w studiu Wikiradia. Dziękuję bardzo. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.